Przez wiele lat w nauce panował pogląd, że przychodzimy na świat z określoną liczbą komórek nerwowych, która w ciągu życia ulega jedynie zmniejszeniu na skutek silnego stresu, substancji uzależniających czy po prostu starzenia się organizmu. Na szczęście pod koniec lat 90. XX wieku teoria ta została obalona, między innymi przez badaczy Ericksona i Gage'a, którzy odkryli neurogenezę w dojrzałym mózgu, czyli tworzenie się nowych neuronów u dorosłych ssaków, w tym również ludzi. Nowe komórki nerwowe powstają z tak zwanych neuronalnych komórek macierzystych, czyli samoodnawialnych, wielofunkcyjnych komórek, które przekształcają się docelowo w neurony lub komórki glejowe. Proces ten zachodzi m.in. w hipokampie, czyli strukturze znajdującej się wewnątrz naszego mózgu, mniej więcej na wysokości skroni. Każdego dnia w hipokampie przybywa kilka tysięcy nowych neuronów, ale podlegają one naturalnemu procesowi umierania komórkowego, który eliminuje około 50% z nich. Hipokamp to ośrodek odpowiadający za naszą pamięć i uczenie się, dlatego niemal natychmiast pojawia się pytanie, czy zatrzymanie tego procesu eliminacji komórkowej w jakiś sposób usprawniłoby naszą pamięć. Jaka jest rola neurogenezy u dorosłych i czy możemy ją jakoś przyspieszyć? Badania na gryzoniach wykazały, że na przeżywalność nowych neuronów może wpływać pozytywnie otoczenie. Myszy żyjące we wzbogaconym środowisku, czyli w klatkach wyposażonych np. w kołowrotki do biegania, miały zwiększoną neurogenezę w porównaniu do myszy kontrolnych, które mieszkały w standardowych klatkach hodowlanych. Jak policzono nowe neurony? Znakowanie nowych komórek w mózgu jest możliwe m.in. przy użyciu markera o nazwie bromodeoksyurydyna. Substancja ta podana do organizmu wbudowuje się do nowo powstającego DNA podczas jego replikacji. Następnie przy użyciu specyficznych przeciwciał możliwa jest detekcja nowych komórek z wbudowanym markerem pod mikroskopem. Zdjęcia, które widzicie, wykonano przy użyciu mikroskopu konfokalnego. Widać tu znakowane na zielono neurony w hipokampie oraz znakowane na czerwono komórki z bromodeoksyurydyną. Tam, gdzie komórki zielone kolokalizują z czerwonymi, mamy do czynienia z nowo powstałymi neuronami. Kolejne badania wykazały, że tak jak bieganie u myszy, tak samo ćwiczenia aerobowe u ludzi wpływają pozytywnie na nowe komórki w hipokampie. Czyli zróżnicowane środowisko i ćwiczenia fizyczne poprawiają kondycję nie tylko naszego ciała, ale i mózgu. Choć rola neurogenezy u dorosłych wciąż jest badana, tak naprawdę samo odkrycie, że nasz mózg potrafi się regenerować, jest przełomowe i daje nadzieję na walkę z chorobami takimi jak Alzheimer, Parkinson albo udar.